Cześć, nazywam się Patrick Ney, jestem Brytyjczykiem mieszkającym w Polsce od 10 lat. Fascynuje mnie polska historia i polska kultura i prowadzę o nich bloga. Witam Was w pierwszym odcinku cyklu Bank Śmiałych Decyzji, w którym z okazji stulecia PKO Banku Polskiego przybliżymy Wam ważne wydarzenie z nim związane. W tym odcinku poznajmy historię logo, które wszyscy w Polsce znają. A czy na pewno znają? Przekonajmy się. Dzień dobry, czy znasz logo PKO Bank Polskiego? Oczywiście, to jest najstarszy bank w Polsce. O, i jak wygląda? Kolory ma niebiesko, biało, czerwone. To jest chyba taki wachlarz banknotów, tak? Skarbonka. Skarbonka, dokładnie. Taka skarbonka z liter. Jakieś kolory ewentualnie? Banknotów polskich po prostu, cały wachlarz. Chyba lepiej jednak porozmawiać z ekspertem. Michał, to jest niesamowite, że choć dużo się mówi o znanych polskich artystach, mało się mówi o polskich projektantach, designerach. Zgadza się? No rzeczywiście, tak na ogół jest, że projektanci znaków są jednak z tyłu, mimo że ich pracę tak naprawdę oglądamy codziennie przez lata. A kto projektował logotyp PKO Banku Polskiego? Znak PKO zaprojektował znamienity polski projektant Karol Śliwka. Jedno z większych nazwisk, jeżeli chodzi o grafikę polską. Czy wiecie, kto to projektował? No nie wiemy. A to ja jestem Śliwka. O, było wielkie zdziwienie. Nie wiedzieli o tym. Urodził się na Śląsku Cieszyńskim w 1932 roku. Mimo że urodził się w rodzinie bardzo prostej, chłopskiej, miał duże ambicje, żeby studiować, żeby się wykształcić na artystę. Na ścieżce jego kariery było wiele takich sytuacji, które nie pomagały. Choćby to, że tuż po wojnie, jako kilkunastoletni chłopiec rozbrajał minę przeciwpiechotnią, która wybuchła i uszkodziła mu rękę i stracił prawe oko. Wow. On się nie poddawał jakby to mu nie przeszkodziło. Jak przyjechał na egzaminy do Warszawy, to nie ukończył tych egzaminów. W połowie egzaminów poszedł do dziekanatu i powiedział, że musi przerwać egzaminy, bo po prostu już nie widzi z głodu. Ku jego zaskoczeniu no i wielkiej radości po jakimś czasie dostał pismo z dziekanatu, że te rysunki, które zdążył zrobić na tych egzaminach, były tak fenomenalne, że Akademia zdecydowała się go jednak przyjąć. Nie dość, że go przyjęła, to dostał również stypendium i dziekankę, co pozwoliło mu na studia. Jak dokładnie projektował ten logotyp? No, projektowanie znaku to jest dosyć skomplikowany proces, ale może o tym już porozmawiamy w pracowni. O to chodzi, idziemy zobaczyć. Michał, jak jest historia logotypu PKO Banku Polskiego? Karol został poproszony przez bank o zaprojektowanie plakatu pod tytułem Październik miesiącem oszczędności. Było to pod koniec lat 60. I ten plakat został wysłany na Biennale plakatu do Katowic, gdzie dostał złoty medal. I wtedy ludzie z banku wpadli na pomysł, że może z tego plakatu, z tego przedstawienia zrobić znak PKO Banku Polskiego. Ale chcieliśmy uzyskać jeszcze zgodę ludzi poza naszym biurem. No i zwrócili, między innymi zobaczyła to nasza pani, która zajmowała się sprzątaniem biur. No i ona kategorycznie nie zgodziła się, że to jest bardzo brzydka skarbonka. Znak nie został przyjęty. Dopiero chyba po 2 latach w końcu z powrotem jakby ten temat został podjęty i finalnie został przyjęty jako znak banku. Właśnie, i jak wygląda proces rysowania taki logo? Dla Karola w projektowaniu najważniejsza była idea. On zawsze, siadając do każdego projektu, najpierw zastanawiał się, co on chce przedstawić. I w przypadku banku wpadł na świetny pomysł, czyli z napisu PKO, z tych 3 liter, stworzył skarbonkę jako symbol oszczędzania. Podzieliłem tą całą rzecz na 5 części i zrobiłem to K takie.
Michał, w 2011 roku zostałeś wybrany, aby odświeżyć logo PKO Banku Polskiego. Jakie było twoje podejście do tego? To, na czym mi zależało, to, żeby rzeczywiście nie zmieniać na siłę, nie robić nic swojego, nie próbować, żeby wyeksponować swojego ego, tylko raczej, żeby ten znak dostał nowe życie, żeby rzeczywiście dostosować go do dzisiejszych czasów. Tutaj mamy porównanie starego znaku i właśnie już tego zaprojektowanego przeze mnie. Wszystkie odstępy zostały trochę powiększone, więc to były takie drobne korekty. Moneta została minimalnie odsunięta i powiększona po to, żeby przy zmniejszaniu znaku on się nie zlewał. Gdyż wiadomo, że dzisiaj bardzo często znak oglądamy już na ekranie, nie na papierze, prawda? To są drobne, to nie są dramatyczne zmiany tak naprawdę. Jedną z takich decyzji ważnych, które się pojawiły na początku, była kolorystyka. Dzisiaj mamy przejścia tonalne. Tego niebieskiego zrobiliśmy taki gradient, który schodził do czerni. Kolejną zmianą kolorystyczną oprócz samej skarbonki była kropka. Postanowiłem zmienić ją na czerwoną kropkę po to, żeby nadać element polskości. Typografia została zminimalizowana, czyli napis Bank Polski został napisany cienkim, bardzo małym fontem, który zresztą przez nas został zaprojektowany po to, żeby stworzyć jeszcze bardziej unikalne wrażenie. Natomiast głównym elementem jest właśnie skarbonka Karola Śliwki. Niektórzy uważają, że to jest jeden z najładniejszych, najlepszych znaków polskich marek. Czy zgadzasz się z tym? Moim zdaniem jest to jeden z bardziej udanych i rzeczywiście dobrych polskich znaków. Myślę, że taki znak ma szansę bardzo długo przetrwać bez zmiany. Po prostu kochamy naszą skarbonkę. Zdecydowanie tak. Jak widzicie, za kultową skarbonką PKO Banku Polskiego stoi niesamowita historia. PKO Bank Polski ma już 100 lat i od 100 lat wspiera rozwój Polski i Polaków. W XXI wieku ma najlepszą aplikację bankową na świecie i o niej porozmawiajmy w następnym odcinku cyklu Bank Śmiałych Decyzji. Zapraszam.